Na ręce masz opaskę z nazwiskiem trenera Marka Galińskiego. Przed chwilą już trochę wspomniałaś na jego temat. Natomiast chciałbym teraz zapytać, jak ty oceniasz, w jakim stopniu ten twój sukces, srebrny medal na Igrzyskach w Rio de Janeiro jest zasługą trenera Marka Galińskiego, który no, zmarł dwa i pół roku temu? To jest olbrzymia jego zasługa. Naprawdę nie byłoby mnie tu, gdzie jestem teraz, gdyby, gdyby nie Marek. Um... Ponadto w tej chwili współpracuję z Michałem Krawczykiem, który był długoletnim współpracownikiem Marka i wiele systemów treningowych, które Marek wprowadził, to był efekt ich też wspólnej pracy. I razem z Michałem, w tej chwili przez te ostatnie dwa lata, myśmy tak naprawdę realizowali całą myśl szkoleniową Diabła, czyli Marka Galińskiego, bo taką miał ksywkę. I... Czyli wszystko wedle tego programu, który on zaplanował. Tak, oczywiście też zmienialiśmy trochę, bo to tak naprawdę też metoda Marka. On bardzo często zmieniał różne treningi, bo uważał, że trzeba wprowadzać nowe bodźce. I pamiętam nawet po, po dwóch latach naszej współpracy: powiedział, że nie, Majka, ty musisz zmienić trenera, bo ja już ci niczego nowego nie nauczę. Potrzebujesz zmian. Ja mówię, Ale ty, ja nie potrzebuję zmian, bo przecież ty cały czas coś zmieniasz i kombinujesz, więc wystarczy tych zmian. Więc my też staraliśmy się te zmiany wprowadzać. Natomiast zdecydowanie cała baza treningu to, to, była, to była myśl Marka, i zresztą większość, z tego co mi wiadomo, większość zawodników, którzy z nim mieli okazję współpracować, to dużą, doza, dużą część treningów realizuje właśnie według, według jego, jego zamysłu. Poza tym cała ekipa też właśnie była mocno związana z Markiem, i, i wszyscy nosimy te opaski. I często, jak są jakieś trudne momenty, to powtarzamy sobie hasło Marka, czyli just do your job, po prostu rób swoje, nie, nie, nie rozkojarzaj się, nie traci energii na, na to, na co nie masz wpływu, tylko skup się na tym, na co, na co wpływ masz. A trener Andrzej Piątek, on Ciebie podstaw nauczył, tak byś to, tak byś to ujęła, bo 12 lat wcześniej współpracowaliście, bardzo długo. E, tak, to kawał czasu, e, natomiast taki, taki był wówczas układ, ja trafiłam do kadry narodowej, jak byłam młodą zawodniczką, juniorką, więc wtedy nawet nie brałam pod uwagę możliwości zmiany trenera e, i, i tego, że, że to w ogóle jest możliwe. Po prostu trafiłam do kadry, był, 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 był trenerem kadry Andrzej Piątek i e, na, pewno, na pewno też jakąś wiedzę z tej współpracy wyciągnęłam, e, ale dużo bardziej cenię ten czas współpracy z Markiem Galińskim. To na pewno. Ile tych kilometrów średniorocznie przejeżdżasz na rowerze? Bo jak wiadomo studiowałaś matematykę, ukończyłaś matematykę, więc zakładam, że może liczysz. Bardziej skupiam się na czasie treningów i jakości tych treningów. To, to, jest, to jest najważniejsze. Trenuję z miernikiem mocy i tak naprawdę każdy trening jest idealnie zaplanowany. Jego intensywność jest dokładnie zaplanowana i monitorowana. Natomiast oczywiście jakieś statystyki też prowadzimy i w trakcie roku przejeżdżam około 12 tysięcy kilometrów. No to jak trwa to od kilku lat, to można powiedzieć, że kilka razy już Kulę ziemską okrążyłaś? Zapewne. Na rowerze. Zapewne. Przy czym to i tak jest tak naprawdę nieduży dystans, bo jeżeli zapytamy kolarzy szosowych, to oni pokonują znacznie no jasne, większe dystanse. Natomiast raz, że to jest kolarstwo górskie u nas prędkości są dużo mniejsze, a dwa wyścigi mamy krótsze i, i ważniejsze jest to, aby jednak robić dużo więcej takich intensywnych treningów, a krótszych niż, niż długiego takiego wysiadywania na rowerze. Ale to są też ciągłe rozjazdy, ciągłe wyjazdy na zagraniczne zgrupowania, ciągle jesteś poza domem, cała masa różnego rodzaju obowiązków i sportowych, i medialnych, marketingowych i tak dalej. Nie czujesz się czasem zmęczona trochę już tym wszystkim? Ja to kocham tak naprawdę i y, jasne: czasami już gdzieś jest zmęczenie, jak kolejny raz muszę wtargać 30 kg na, na swoje poddasze, i tak naprawdę tylko po to, żeby przepakować walizkę, i następnego dnia znosić ją w dół. E, bywa to męczące. E, ciężko jest też e, zorganizować sobie życie prywatne. Ja mam wielkie szczęście, że cała moja rodzina jest zainteresowana sportem. Mój chłopak też jest związany ze sportem, bo, bo sam jest pilotem rajdowym, a od kiedy się spotykamy, zapałał miłością też do kolarstwa, więc dzięki temu mam dużo łatwiej. Natomiast często brakuje takiego normalnego, codziennego życia, spotkania z przyjaciółmi, spontanicznego weekendu w górach, czegokolwiek spontanicznego. Na to w miejscu zawodowego sportowca, na to w życiu zawodowego sportowca miejsca nie ma. Jak kiedyś znajomy dziennikarz z jednego z magazynów rowerowych mi powiedział, prowadzimy takie klasztorne życie, i coś w tym jest. Natomiast z drugiej strony, jak po sezonie mam czas na to, żeby spróbować też innego życia, czyli tego, którego mi teoretycznie brakuje, mam czas, żeby się spotykać z przyjaciółmi, pójść na imprezy wiele rzeczy się dzieje, wiele eventów. To stwierdzam, że ja jednak tęsknię za trenowaniem i najlepiej się czuję wtedy, kiedy mam dzień zorganizowany wokół, wokół trenowania i po prostu mogę jeździć na rowerze. Naprawdę to, to uwielbiam. To ostatnie pytanie powiedz na koniec. Jak wyobrażasz sobie jeszcze następne lata? Co dalej? Co dalej, bo masz już w tej chwili 33 lata, dwa srebrne medale olimpijskie, złoty medal mistrzostw świata. Wielu sportowców mogłoby poczuć się całkowicie spełnionych już w takim momencie, ty ciągle jesteś głodna następnych sukcesów? Może nie, nie określałam tego głodna sukcesów, co uważam, że jestem w takim fajnym punkcie kariery, kiedy niczego już nie muszę udowadniać. Naprawdę, co miałam zrobić, to zrobiłam. E, I w tej chwili mogę podchodzić do kolarstwa tak na takim zupełnym luzie. E, ryzykować też z treningami, próbować nowych, różnych metod, bo często jednak, mając przed sobą ważne starty, tego ryzyka się bałam i właśnie funkcjonowałam według schematów. W tej chwili ma, mogę, mogę dużo więcej jednak ryzykować, bo w, to co mówię, czy ja zdobędę kolejny medal Mistrzostwa Świata, jasne fajnie będzie, ale specjalnie to jakoś moje, mojego dorobku istotnie nie zmieni. I to jest super, to jest super, że właśnie bez takiej presji mogę, mogę podejść do sportu i ja bardzo wierzę, że to może zadziałać jeszcze im plus. I, I tak zamierzam podejść do, do, do kolejnego sezonu, jeździć te wyścigi. Oczywiście, jeżeli to się zgra z pomysłem na sezon mojej drużyny kolarskiej cross-racing team, ale jeździć przede wszystkim te wyścigi, które, które są fajne, które mam ochotę pojechać, korzystać jak najwięcej z tego, że właśnie mam takie szczęście, że robię to, co lubię, robię to, co kocham. To w takim razie tego Ci życzę, żebyś czerpała z tego kolarstwa górskiego jak najwięcej radości i żeby rzeczywiście zadziałało to jeszcze in plus. moja Włoszczowska była dzisiaj moją rozmówczynią w programie Sektor Gości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.